Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z Papa z Fryzerii. Dzisiaj chyba będzie jakaś wypłata, coś mi się tak wydaje. No, dzisiaj będzie wypłata. Może na początek dołożymy jakąś dekorację do naszego... do naszej restauracji. Okej. Na razie nie ma jeszcze małych, ale mogę z tym średnim jedną... O! 8 tych miałem kupić. To jest zrobione. Teraz tylko idziemy powiesić ten... Nie to. Tu powiesić to. Okej. I lecimy. Wypłata 140. No i nowy ten, nowy, nowa polewa. I zaczynamy od Claire. Okej. Ile jeszcze tych klientów mam z czapeczką obsłużyć? Z tą czapeczką? Wszystko inne się wykonuje samo. Z koroną no to 100. No jeszcze 4. Jakbym jeszcze 4 zrobił, to bym może sobie uzbierał na kolejną czapeczkę, co? A są oczywiście, no to jest już automatyczne. Jeszcze nam brakuje 2 składników. A tu też 2 syropów. I tutaj mamy fioletowe. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić i żeby nie przegrać systemu. Klient przyszedł, Matt. Nie to. A widziałem, że Tony przyszedł. Super. Mamy już jeden. Będzie gwiazdeczka brązowa. Jakoś tam Elka. A co tak szybko ci klienci przychodzą? Raczej nie jest tak, że czasu trochę straciłem. Po prostu klienci szybko tu docierają. Na czym stanęło? Babeczka. Czekolada. Może tutaj już coś zrobimy. Tym bardziej, że to tylko wymaga bitej śmietany i wisienki. Się trochę przekręciło, ale mam 3. A to jedno mogę już chyba wydać. Flyer. Tak mało chciałaś, no to perfekt musi być. 3 dolce może chyba max wpłacić klient. W sumie mogę już przygotować kolejne i później pójść po zamówienia. I to jest chyba Tofi. To jest cukiereczek taki karmelowy na obrazku tego pojemnika. I jeszcze wisienka. To jest takie duże, ale tu tak mało. Dobra. Finish. I teraz odbieramy zamówienia. Prudence też będzie miała gwiazdeczkę. Okej.
Kingsley też będzie miał gwiazdeczkę. To jest MK, tego jeszcze nie zrobiłem. Nie pamiętam, żebym takie coś robił. Nie trafiłem, dobra. Tutaj już great trafiłem. Chyba był wymagający przyszedł. Tutaj, żeby wszystko się robiło, to od razu. Później wydam dwójkę. I pójdę po to zamówienie. Szóstka. Ciasteczko. Może być. No niech będzie. Drugie zamówienie. Mat. Czekaj, matę. 78% tylko. Na czekaniu. Jest tu coś? Czy to jest do zrobienia? Wisienka Jaroski. No właśnie, tak myślałem, że za chwilę się coś nakręci. Traf to. To on dasz gwiazdeczkę. Czyli to oddałeś, okej. Okay. Sandra przyszła, zabieram zamówienie, ale w miksowaniu już się zmiksowało jedno. Teraz to jest M, to jest LK. Myślałem sobie, że może by wyprzedzić kolejkę i jej dać już to truskawkowe, ale widzę, że jest MK, no to nie mogę. Jeszcze nie do. Dokładnie poszło mi to zasypywanie i zasyropowywanie naszego szejka. Jeszcze pisienka tak dość wysoko. Na pewno jeszcze się nic nie zrobiło i chyba nic nie pominąłem. O, i to był czwarty klient, 30 klient, któremu dałem zamówienie, mając tą czapeczkę. Dobra. Teraz czekamy, aż się zrobi ten nasz shake dla Ksandry. W międzyczasie robimy pozostałe shake. I to. Finish. Jak to wygląda? Ale to jakbym wrócił, to chyba będzie idealnie. Prudence. Dobrze idzie. Tylko trzeba to wyciągnąć. Dzięki, już nie muszę wracać tam. Jeszcze wyciekło trochę śmietany. A taka do. Dobra, szejki. Chyba powinny dostać ocenę wysoką. Za mocno ci się zmiksowało, tak? No już ty. Kingsley, ja już z tym nic nie zrobię. Jeszcze bananek. Chyba mi nie powinnaś, Ksandra, dać żadnego. Gwiazdeczkę bym chciał od ciebie. O, pierwsza gwiazdeczka. I szkoda, że tylko na paluszku. I rank 10, no to już zostało zdradzone to, że będzie rank wbity. Chciałbym wymierzyć ten. Ten widzę, że na dole. Poprawiłem ekran nagrania. Trochę wystawało białe pole. I mamy
10 rang w truskawkowy serwer. I 1413 do następnego. I 6 dni do kolejnej wypłaty. Tutaj sobie może kupimy jakąś kolejną czapeczkę. Przebierzmy się za papę. I kupmy jakiegoś boost. W sumie mogę już wszystkie kupić. I teraz tylko zbierać na czapeczkę. I koronę. Jest ok. Teraz już mamy wszystkie trzy kubki. Clair, 15 dzień już jest. Właśnie. Będziemy papą Louis. Papa Louis. Czapeczka papy. Clair znowu. O, ona już chce małe. I jak ma tyle składników, to mały jej starczy. Borówki czy jagody? Chyba borówki bardziej mogę gubić. Syropek czekoladowy. Nie będę tego przyspieszał kręcenie, bo widać, że za bardzo to się nie przyspieszy. MK. Pojemniczek. No teraz mam już do wyboru trzy pojemniki, więc jest coraz większa różnorodność w tej grze. A różnorodność w grze jest bardzo dobrym pomysłem. Teraz czekamy na kolejne. Peny. Będę miał i brązową gwiazdeczkę, jak się uda. Już się zmiksowało najmniejsze. Się jeszcze przemiksowało. Już trudno. Eski już chcą. Truskaweczka i czekolada. Great, jak skoczy, to jest dobrze. Tutaj się miksuje, a ja robię to pierwsze zamówienie, żeby chociaż nie stracić punktów na czekaniu. Wisienka jeszcze. Wydajemy. O, 80% na miksowaniu. Na czym stanęło? A, tu jest klient do przyjęcia z zamówienia. 3 dni chyba będą na odcinek się pojawiać. Chyba, że będzie tak jak w Burgery czy Pizzerii, że jak będzie 10 klientów, to już to będzie za długo trwać. Teraz tak. Wyjmujemy zmiksowany shake. Robimy MK truskawkowe, później LK borówki i lodzik. No przejechało mi trochę. A tu jest great. Ogólnie nie zwracam uwagi, gdzie są timery, ale widzę, że wszędzie są fioletowe. I chyba jeden klient ma różowy. Z tego co kojarzę. I chyba w pewnym, w którymś odcinku zapomniałem o tym. Nie zwróciłem na to uwagi i mi to się odbiło na punktach. Jutta. Może najpierw jednak wydamy coś, a później będziemy robić kolejne, żeby tutaj jedni klienci nie czekali za długo. Chociaż wiem, że
Teraz w przypadku takich timerów mi to za dużo punktów za czas nie dostanę. Poczekam już na ten shake truskawkowy. Tam widzę, że za chwilę drugi będzie, więc szybko, szybko. Oli. Może być. A jednak nie max 3 nie jest, czyli może więcej dać. Po prostu to z kasy daje tyle, na ile zasługuje shake. O, już przyszedł jojo. A jojo chce już malutki. Który shake robimy ostatni? Trochę shake'ów mi się nadbierało. SK jest. Truskawkowe robiłem. Piątki nie robiłem. Najwyżej się wyrzuci. Szósteczka. I ciasteczka. Czekoladka. I fioletowe. Już jest 8 klientów. Słabiutko. Poprawimy to. Teraz to w ogóle awesome mi nie wszedł. Ale chociaż great. I drugi great. O wiele lepiej. Ósemka. Esko. Ciasteczka. Nie wiem, już straciłem punkty na czasie, ale już trudno. Jeszcze dwa banany. Mogę coś wyciągnąć jeszcze? Nie. To idziemy. Penny, co powiesz? Trochę poczekałaś, nawet za długo poczekałaś. to. Straciłem dużo punktów na czasie i to nie u jednego klienta, a u kilku. I może mi jojo nie dać gwiazdki. Lecimy z tematem, może jeszcze nadrobię to. No, niech będą chociaż te paluszki. Nie mam wypracowanego czasu. Marty to chyba jest. Tak. Paluszki same. Trzy dwójki dostałem od niego. Bita śmietana jest u każdego. A. Trash. Takie procenciki Juta mi dała.
pytanie jest, ile mi da nasz jojos. Wisienki jeszcze i jojo. Ruszyłem ekranem. 63% zaczekanie i chyba tam 98% na... na czekaniu. Poprawiłem trochę ekran nagrania, bo się ruszyłem przypadkowo. Chyba wszystko wiedzieliście, to co powinniście. I jojo, co powiesz? Dasz przecież gwiazdeczkę? Nie dałeś nawet gwiazdeczki. Wymagający klienci są naprawdę wymagający. 63% na czekaniu. Trzeba postarać się to... Muszę postarać się to lepiej zrobić. Żeby mieć rank. Kolejny. Na razie nic nie ten. Hugo przyszedł. Szesnasty dzień. Poprawię. Chyba lepiej widać. Nie wychodzi poza na grę. Ugokce duże. Następny klient. Następny klient, mile widziany. Prudence, dobrze. Może być Prudence. Tu jest kaweczki, tu jest kaweczki. Tutaj takie ładne zamówienie. Trzeba ci się postarać je zrobić na czas. Bo chętnie chciałbym przeżyć jeden dzień na 100% zaczekania mieć. Nawet grejty nie wskoczyły nigdzie przy robieniu tego szejka. To teraz będę miał szejka do robienia. Wally. Znacie bajkę, film Wally? O, ja znam. Wally i tamten robot z kosmosu. Bardzo lubiłem ten film Wally'ego. Było, że ludzi nie było na ziemi i Wally się starał sprowadzić ludzi na ziemi, sprzątając ziemię. Ludzie polecieli do kosmosu, przysłali Ewę, tak się nazywał ten robocik. I chyba kto oglądał, to wie, co tam się wydarzyło między Wallym a Ewą. Perfekt. Bardzo fajny był ten film i mi się bardzo podobał. Wally. Chyba kiedyś jeszcze, leci Wally na czasami, ale takie rzadko czasami. Iwaj.
A coraz więcej klientów przychodzi i znowu mogę stracić punkty na czasie. Chyba nie wiem, za co się zabrać, tak naprawdę. Prudence. Dobre procenty. Tej borówki to jest trzecie, a najpierw jednak zrobię te nowe zamówienia. Tak, wiem, klient przyszedł, poczekam na tego ósmego. Dobra, już nie zwracam na to uwagi, że nie ma greata. Tu będzie great. Eska. Truskaweczki. Okej. I tutaj great. Tutaj. Szóstka. To jest ciasteczko i czekolada. Babeczka bardziej i czekolada, tak. Przyszło dwóch klientów, to się od razu ich obsłuży. Kahuna przyszedł. I Edna, to ona jest z tym timerem na różowo. Zanim Kahunę przesłucham, to jednak będą zamówienie numer 3. Ewentualnie przygotuję tylko. Jeden. Zobaczmy teraz. Właśnie, czy nie będzie trzeba wyciągnąć. Wyciągamy i wydajemy zamówienie dla Kahuny. Nie dla Kahuny, Wally'ego. 30 sundaesów zmiksowanych z waniliowym syropem. Dobra, już wezmę to zamówienie i teraz będę skupiony tylko na robieniu shake'ów. Jeszcze dwa są do dorobienia. I wtedy będę i szejki wyciągał i wydawał. Może mi to jakoś jeszcze uratuje punkty na czasie. Pianki tutaj będą. I syropek. To jest mięta. Ten timer. Elka. Teraz tutaj robimy szybko, może jeszcze na drobie czas. Toffee. Ciekawe, czy to już jest ostatni z tych. No tak. Z tych polew. Chyba, że jeszcze jest jakaś czwarta polewa, jeszcze może jest. Okej, nie powinno się tak szybko zrobić, mat. 30 z czekoladową polewą. Ten. I wisienkę na środkowym. Właśnie tak myślałem, że tutaj będzie już gotowy do przyrządzania. Tutaj szóste. I waj. I teraz 130 z truskawkowym dodatkiem. Tak, wyciekło trochę, ale już trudno. Wisienka i dwa oreoski. Trochę jeden będzie nisko, więc może trochę procentów ucieknie na top station. Tony. A, uciekło. Paluszek tylko dał. 20. A teraz te same barze wskakują. Trochę ich wskoczyło. Myślę, może zrobię wszystkie barże, jak się uda.
O, tutaj barze zależą. W sensie, no tutaj barze same się nabijają. No trochę w tym mojej. Trochę ja też pomagam w tym. Teraz tylko, żeby kahuna mi nie pokazał wzruszenia ramion. Nie pokaż mi wzruszenia ramion. Chociaż paluszek niech będzie. 85 punktów dałeś. Trochę lepiej z tym czekaniem. 76%. I będzie rank. Vanilla fan. Więc to było na tyle w tym odcinku. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Kupimy sobie kolejną dekorację do naszej restauracji. I widzimy się w kolejnym odcinku. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Coś tutaj fajnego. Może być to. Teraz tylko gdzieś postawić tą lodówkę. Może być tutaj. Może jeszcze coś? Nie. Ewentualnie jakąś czapkę? No to mogę kupić. Więc to było na tyle w tym odcinku. Cześć!